Kocham w końcówkach sezonów to, że wszystko jest na styku i każde ewentualne potknięcie jest bardzo kosztowne. No i kocham też, że w tych ostatnich kolejkach może się wydarzyć praktycznie wszystko, bo każdy może wygrać z każdym. Ale no nie dzisiaj, bo dzisiaj jak do tej pory wygrywają tylko faworyci. Raków Częstochowa zwycięża z Górnikiem Łęczna na własnym obiekcie tylko 2 do jednego i skraca sobie drogę do zdobycia ewentualnego mistrzostwa Polski. Chociaż RKS chciał, mam wrażenie głównie na własne życzenie utrudnić sobie dzisiaj to zadanie. Bo o ile ten zespół na luzie wygrał w tej pierwszej połowie 2 do 0, tak to drugą odsłonę przegrał 0 do 1. I sama końcówka tego spotkania nie była taka kolorowa i lajtowa, bo widmo ewentualnego remisu wisiało w powietrzu. Gole dla gospodarzy trafili Iwi Lopez po świetnej asyście rundicia oraz Tomas Petraszek, a dla gości Jason Lokilo. I jeszcze tak chciałbym napomknąć zanim zapomnę, że tak około meczowo byłem nieco zszokowany jeśli chodzi o frekwencję na tym dzisiejszym starciu na stadionie. No bo kurczę, Raków Częstochowa ma naprawdę spore szanse na zdobycie majstra w tym sezonie, za tydzień ma spore szanse na zdobycie Pucharu Polski, a frekwencja dzisiaj była no taka niezbyt porywająca. Bo było naprawdę sporo wolnych siedzeń, ja wiem, że rywal nie z najwyższej półki był ostatni zespół w tabeli, ale no, no trochę nie wypada. Ale wróćmy do meczu. Spoko zagrał dzisiaj Iwi Lopez. Najlepiej chyba mam wrażenie przy okazji. Ponadto Petraszek z trafieniem, ale również uderzył raz z główki w poprzeczkę, jeśli mnie pamięć nie myli. No i dodatkowo jak przystało na obrońcę, notował się całkiem fajne interwencje w defensywie. Wiadomo, że trochę na jego konto możemy zapisać tą stratę gola. Na 1 do 2, natomiast całokształt był naprawdę fajny. Dobry przy okazji, Kun, taki naprawdę waleczny, któremu życzę przy okazji dużo zdrowia. Tudor, Rundić, Papa Nikolał. No i na styk te trzy punkty, bym powiedział. Naprawdę na styk. Dużo szczęścia mieli dzisiaj zawodnicy RKS-u w tej końcówce, bo naprawdę było blisko sensacji. No ale ostatecznie jest lider, zadanie wykonane, ale było naprawdę groźnie. Bo GKS z ostatniego miejsca w tabeli jako zespół, który nie ma już praktycznie nic do stracenia, postawił w tej końcówce naprawdę twarde warunki. Bardzo fajnie zresztą rozpoczęli to starcie tak do około 20 minuty, bo wyglądali na zespół bardzo żywy, taki chętny gry ofensywnej. No i przyzwoicie wyglądali też w tej końcówce starcia, gdzie naprawdę walecznie walczyli o ten remis. Na plus na pewno Lokilo, bo fajnie wykończył tą akcję po podaniu na Naprawdę świetnym gąski. No i na plus też zresztą kibice gości, którzy mimo tego, że ich zespół prezentuje się w tabeli, jak się prezentuje, tak czy siak zdecydowali się dzisiaj przyjechać do Częstochowy. No i tak spoglądam w tą tabelę ekstraklasy. No i tak patrzę na tą postawę Górnika Łęczna w, w klasyfikacji. No i tutaj niby jest tyle samo punktów, co Brumpet nie nieciecza, czyli 27, natomiast kurczę. Górnik Łęczna z racji tego, że grał w środku tygodnia mecz awansem z 31. kolejki. Ma już 31 meczów na koncie, czyli zostały im równo 3 mecze do końca sezonu. To jest 9 punktów. To jest naprawdę trudna sytuacja. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o pierwszych spadkowiczów, niedługo może nam się nieco rozstrzygnąć. No ale cóż, no, tak jak mówiłem po tym spotkaniu, goście są ostatnim zespołem w tabeli i mają 27 punktów na koncie, tyle że mają 31 kolejek rozegranych. A Raków częstochowa jest na zupełnie innym biegunie w tabeli, ponieważ jest to zespół lidera z 65 punktami w ogóle jak to brzmi, jaka to jest duża różnica, nie? I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku, tak, 10 tysięcy subskrybentów, chyba muszę przestać to mówić, a po prostu, nie wiem, no. A bardziej zachęcać was, to nie wiem, posiadania dobrego humoru lub na Facebooka Tradej, gdzie publikuję inne posty związane z Polską Piłką Nożną, ale więcej w środku tygodnia. I widzimy się jeszcze dzisiaj po meczu Pogoni z Legią Warszawa. O, i to będzie potężne starcie. Cześć!